Oto Ameryka. Wystawę pod takim tytułem zwiedzają w Warszawie dziesiątki tysięcy osób. W cieniu posągu wolności policyjna pałka. W kraju wolności miliony ludzi poza prawem. Co czeka tego obywatela wolnego kraju? Widmo Ku Klux Klanu. Stryczek założony ręką amerykańskich faszystów. Jest wolność w tym kraju dla samosądów i linczów. Jest wolność w tym kraju dla fabrykantów i lamistrajków. Państwo i policja bronią do upadłego wolności trestów i koncernów, prawa do wyzysku. Noszą amerykański styl życia. Malarstwo. Gole dziwki na bikiniarskich krawatach i na kolorowych gadkach. Literatura. Zdziczenie, sadyzm, pornografia. Siedem grzechów głównych za jednego dolara. Trzeba od małego wychowywać przyszłych gangsterów. Będą potrzebni w Korei. Będą potrzebni w Europie. Imperializm amerykański pierwszy na świecie zastosował ludobójczą broń bakteriologiczną. Zawarł sojusz z cholerą, tyfusem i dżumą. Koreańczycy wyłapali spadochroniarskie wszy. My wyłapujemy inne insekty. Oto mundury i wyposażenie dwóch szpiegów i dywersantów zrzuconych w listopadzie w województwie koszalińskim. Pełny rynsztunek amerykańskich rycerzy. Baczność, trucizna. Zażyć w razie wpadunku. Śmierć nastąpi w 30 sekundach. Jest spodziewane, że bólu nie będzie. Cóż za troska o swego człowieka. Z tego rewolweru zabito Stefana Martykę. Przycięliśmy łapy dywersantom i szpiegom. Potrafiliśmy pokrzyżować plany zbrodni i gwałtu. Jedność narodu wytrąciła wrogom broń z ręki. Ale wróg łatwo nie rezygnuje. Bądźcie czujni!